Jak stać się skutecznym menadżerem? Witaj drogi słuchaczu. Dzisiaj mam przyjemność gościć stratega biznesu praktyka TOC Pawła Szmyta, który podzieli się swoimi cennymi wskazówkami na temat tego, jak stać się skutecznym menadżerem. Dzisiejszy gość to prawdziwy ekspert w dziedzinie zarządzania z ogromnym doświadczeniem w kierowaniu zespołami i osiąganiu wybitnych wyników. Jego strategie biznesowe przyniosły sukces nie tylko wielu firmom, ale także rozwinęły umiejętności wielu liderów. Jaką rolę odgrywa marka każdego menadżera? Ja tu się posłużę etykietką marki osobistej w całym procesie, o którym żeśmy wspomnieli wcześniej, bo tych punktów styku, gdzie menadżer pracuje i z zespołem, i przekonuje zarządców, i jeszcze wspiera różnego rodzaju inicjatywy, ba, sam jest ich inicjatorem. Jak dużą rolę odgrywa marka osobista w byciu skutecznym menadżerem? Z marką osobistą jest tak, że na końcu, żebym ja mógł komuś coś sprzedać, on musi we mnie uwierzyć. Teraz mogę to zrobić poprzez budowanie zaufania na spotkaniu, ale zawsze jest to obarczone pewnym ryzykiem, no bo albo ktoś mnie kupi, albo nie. Natomiast jeżeli marka osobista funkcjonuje, czy jestem w jakiś sposób rozpoznawalny, są ludzie, którzy mnie uznają, potwierdzają, szanują i ja funkcjonuję w jakiś sposób, to na pewno ułatwia mi komunikację z klientami. Teraz to nie znaczy, że my jesteśmy idealni, bo każdy z nas się uczy. I najbardziej cieszą moich klientów te rzeczy, których ja też nie robię dobrze. Wbrew pozorom oni się najbardziej cieszą z tego, co ja też nie umiem. Ale wracając do tego, marka osobista jest krytyczna dlatego, żeby ludzi zdobyć ludzkie zaufanie. I jak na przykład rozpoczynaliśmy pracę z jednym z klientów, z którymi w ostatnich tam 2 miesiącach pracujemy, zaczęliśmy pracę, to jest firma, z którą znamy się od lat. Oni od lat nas znali, od lat wiedzieli, że my jesteśmy w tym jedni z najlepszych, jeżeli nie najlepsi, ale z różnych powodów ta współpraca nie doszła do skutku wcześniej. Natomiast jak mieli otwarte drzwi i znalazła się mała szczelina, żeby nas zaprosić do współpracy, to od razu do nas przyszli. I dogadaliśmy się w 5 minut. I ja w tym roku z takimi klientami, którzy mają obroty powyżej 200 milionów, miałem w tym roku już 3 doświadczenia, że przyszedł klient, którego wcześniej znałem lub nie znałem, ale nie pracowaliśmy razem, powiedział, bardzo mi się podoba, co wy robicie, chcemy to robić. I zawarliśmy bardzo fajne umowy współpracy wieloletnie z koncepcją, wizją i tak dalej. Może nie wieloletni dzisiaj, ale z wizją na wieloletnią współpracę, właściwie znikąd. To bazuje na mimo marce osobistej, czyli to, że my jesteśmy jako organizacja rozpoznawalni i ja osobiście oczywiście jako lider tej organizacji jestem wiarygodny dla ludzi. Okej, okay. To powiedz mi Paweł jeszcze tak puentując markę osobistą, jak wygląda postrzeganie przez ciebie wszystkich najnowszych technologii, ja to uproszczę do mediów społecznościowych, jak ty je wykorzystujesz i czy w ogóle organizacje powinni pochylić się nad całościowym aspektem digitalizacji swoich działów marketingowych, bo rzeczywistość jest taka, że jeszcze mało firm do tego podchodzi poważnie. Jak to wygląda z twojej perspektywy? To troszeczkę zależy od rynku. No bo jak patrzę na przykład na jednego z naszych wiodących klientów, to oni dotychczas mieli 8 wiodących klientów. Jak masz 8 klientów, to nie potrzebujesz nic digitalizować, po prostu musisz mieć telefon, który ma w pamięci 8 numerów. Nawet Nokia by dała radę. I to jest tyle. Natomiast większość biznesów nie jest taka prosta. Więc jak patrzymy na biznesy, gdzie tych klientów jest dużo więcej, interakcji jest dużo więcej i trzeba zwiększać zasięgi, to na pewno digitalizacja ma sens. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, do czego? Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem stosowania dowolnej technologii, czy to cyfrowej, czy to marketingowej, czy to informatycznej, czy to produkcyjnej, nieważne, jeżeli ona nie jest potrzebna. Więc my bardzo często zadajemy sobie pytanie, dobrze, jeżeli chcemy daną technologię wykorzystać, to na ile ona realnie zmieni naszą rzeczywistość? Dając najprostszy przykład. Wiele firm wdraża różne systemy komputerowe. Ja zawsze pytam, czy naprawdę brak tego systemu jest twoim ograniczeniem? Czy czasem nie jest tak, że ty po prostu w ogóle danych do komputera nie wprowadzasz i się dziwisz, że potem nie masz zestawienia? To najpierw nauczmy się wprowadzać dane do komputera, a potem skupmy najlepszy system, żeby to lepiej pokładać.
I bardzo często my widzimy, że tak samo jest z digitalizacją. Ja jestem absolutnie za, ale mam świadomość, że to ma sens w tych obszarach, gdzie jesteśmy na tym stanie zarobić. Przekładając to jakąś bardziej praktyczną formę, bo wiem, że zaraz o to mnie spytasz, to są różne obszary biznesowe, na których patrzymy. Tam, gdzie mamy relatywnie masowego odbiorcę, warto stawiać na relatywnie masową komunikację. Czyli na przykład w tym, co my robimy, generalnie to, co my robimy, uczymy w biznesie, ma sens dla każdego w biznesie. Jeżeli mam firmę 3-osobową, na tym zarobię. Jeżeli mam firmę 300-osobową, na tym zarobię. Jeżeli mam firmę 30 tysięcy ludzi, też na tym zarobię. Oczywiście mniej, więcej, wszystko zależy od wielu parametrów, ale zarobię. Mało tego, nie ma innego rozwiązania w biznesie, które da mi tyle korzyści, co TOC. I to z ręką na sercu mogę powiedzieć. Nie powiem dla każdej firmy, ale dla 95% firm to jest najlepsze, co mogłoby ich spotkać. I to 5% stawiam poza nawiasem, bo jestem świadom, że są pewne bardzo specyficzne biznesy, gdzie nie ma wielkiego potencjału na usprawnianie. I jestem tego świadom, ale to jest mniej więcej 5% firm. 95% jak weźmie i zastosuje TOC, zarobi na tym krocie. Ale wracając do tej idei właśnie, co to ma dać. Ja myślę, że my powinniśmy patrzeć na to jako na szansę, żeby odmienić swoją rzeczywistość na TOC. Czyli żeby od strony biznesowej dotrzeć do ludzi, do klientów, do których wcześniej nie docieraliśmy, stworzyć pewne poczucie, że możemy dać pewną wartość, której nikt inny nie da, niezależnie czy stosując media społecznościowe, czy stosując inne, bardziej tradycyjne kanały komunikacji. I na końcu stworzyć system, który jest wyjątkowy. Bo jak damy komuś coś wyjątkowego, to zbudujemy lojalność. A to jest dzisiaj chyba największy skarb. Bo większość rynku jest totalnie nielojalna. Jak stworzę coś wyjątkowego, to mam lojalność. I chyba w biznesie to jest ważne, bo jak mam lojalność, to mam dużo mniejszy poziom stresu w prowadzeniu biznesu. On jest dużo bardziej systemowy, jest bardziej, bym powiedział, przyjacielski. Większość naszych klientów to są nasi koledzy, przyjaciele, biznesowi przyjaciele, bym powiedział. Może nie przyjaciele, ale biznesowi przyjaciele. Ja się z nimi wymieniam zdjęciami, nie wiem, z weekendów, bo on był na offroadzie, a ja byłem na nartach. Jakby to jest część życia. Uważam, że tak powinno być w biznesie, że jak poukładamy właściwie te relacje, to tak naprawdę nasza praca zaczyna trochę być taką relacją prywatną. No może nie mówię prywatną, bo jednak biznes to jest biznes, ale jest coś więcej niż tylko ta taka nudna, ciężka praca. Paradoksalnie bardzo cieszę się, że to powiedziałeś, bo wszystko sprowadza się do założeń strategicznych, notabene. Bo będąc pragmatycznym, to poddajemy pod wszelką wątpliwość z każdej możliwej strony, każde rozwiązanie dopasujemy do aktualnej rzeczywistości, co wiele osób zapomina, bo to już nie kwestia tego, czy dane rozwiązanie jest dobre czy złe. Każde rozwiązanie jest dobre, tylko pytanie, czy jest dobre do nas w danym momencie, czyli w tym punkcie, w którym my jesteśmy dzisiaj, i jest sens w ogóle pochylać się nad nim, więc bardzo ciekawe podejście, rzadkie, bo w dobie robienia rzeczy fajnych, a niekoniecznie dobrych, ty to też często podkreślasz, jest jak najbardziej słuszne. Jednak tutaj też dorzucę swoje ale z tej kwestii, że dla wielu firm mogą media społecznościowe i digitalizacja, w zależności oczywiście jak na to spojrzymy, może być najtańszym po prostu aspektem docierania do klientów, a na pewno powinna być częścią ekosystemu firmy, gdzie niekoniecznie muszą być na to położone duże środki, ale warto mieć to w swoim arsenale strategicznym, żeby klient chociażby mógł łatwiej daną firmę odszukać, bo sam mam tutaj w gnieździe, gdzie mieszkam, mam firmę, która produkuje meble, nie ma strony internetowej, formularze do wypełniania są fatalne, dodzwonić się to jest masakra i po prostu dla mnie jako osoby już powiedzmy z tej nowej generacji, to chętnie bym wszedł na stronę, wypisał formularz, bardzo prosty i dokonał zakupu, więc chociażby pod tym względem warto by było się pochylić, żeby ułatwiać decyzyjność klientowi potencjalnemu, bo no, idziemy z duchem czasu i przyzwyczajenia ludzi są po prostu inne. I to też nie chodzi, żeby inwestować miliony monet
dane działania, ale żeby mieć to w swoim repertuarze na ścieżce potencjalnego klienta, żeby po prostu ten element był zaopiekowany, nie musi być rozwijany, ale po prostu, żeby był, bo ze strategicznego punktu widzenia kierowanie uwagi funduszy tam, gdzie to jest realnie potrzebne na tu i teraz, jest sprawą nadrzędną. Dobrze, Paweł. Przejdźmy do wniosków. Jakie byś dał wnioski z tego naszego długiego odcinka, bardzo merytorycznego, dla słuchaczy? Powiedzmy takich 5 kluczowych wniosków istotnych, które słuchacz może zapamiętać i wdrożyć też po części. I okay. Mocno wybrzmią to po pierwsze, u niego. Myślę, że warto, to co pytałeś, warto iść drogą rozwoju edukacji. Myślę, że tak. To jest pierwsza rzecz. Podałem w tym obszarze kilka książek, materiałów źródłowych, których warto sięgnąć. Generalnie podzielam pogląd, że warto się rozwijać i uczyć. Po drugie, zrozum, co jest twoim ograniczeniem. Zrozum, co ogranicza twój biznes. Gdzie, albo ciebie osobiście, co jest twoim ograniczeniem. Po trzecie, skoncentruj się na tym. Spróbuj położyć na to szczególną wagę, żeby w taki fanatyczny i zaangażowany sposób się tym zajmować. Po czwarte, znajdź na to czas. Tak naprawdę to trzeba zrobić trochę wcześniej, trzeba znaleźć czas, żeby nad tym popracować, ale realnie jak nie znajdziesz na to czasu, to żadna zmiana się nie dokona. I po piąte bym powiedział, przekonaj do tego innych, bo prawie żadnej zmiany nie mogę zrobić sam. Żebym ja mógł pobiec, bo ostatecznie nie dokończyłem tej mojej historii o tym moim słynnym maratonie. Ja mojego maratonu nie przebiegłem ostatecznie z powodów zdrowotnych, ale przebiegłem pół maratonu w 1,5 godziny, co mimo wszystko jest bardzo, bardzo solidnym czasem. Ale żeby to było możliwe, ja musiałem tego mojego trenera przekonać, że to się uda. I ja, on wierzył we mnie. Jako, że on wierzył we mnie, to ja też wierzyłem w siebie dużo bardziej. Więc ja miałem też swój zespół treningowy, gdzie był ten mój trener. Miałem swojego tam takiego profesora od suplementacji, który mnie też wspierał i mówił, bierz to albo bierz tamto. Po to, żeby jako niezawodowy sportowiec się nie rozsypał w wieku tych tam 40 coś lat. Nie? Więc to było ważne. Więc piąte bym powiedział, porwij ten zespół, żeby on wspierał twoją zmianę. I to były 5 rzeczy, które ja bym wam powiedział jako taką esencję tego, co myślę, że powinien się z tego wyciągnąć.